odzywam się przez moment, bo muszę się napatrzeć na was. Muszę sobie, wiecie, jak to się mówi, zdjęcie zrobić takie oczami, żeby utrwalić sobie was, bo wy się rozjedziecie za moment, za kwartał znowu Dni Opamiętania, ale pewnie nie dokładnie w tym samym składzie. Bardzo jesteście kochani, bardzo jesteście cenni dla Boga i dla nas. Ci, którzy byli uczestnikami Dni Upamiętania od początku, to wiedzą, co znaczy ten gest. A ci, co nie byli, to powiem, że tu jest kilkanaście albo kilkadziesiąt ziarenek gorczycy. To był taki myśl przewodnia, wyjęta oczywiście z Bożego Słowa, że to ziarenko ma w sobie potężny potencjał. Każdy z nas jest takim ziarenkiem, w którego Bóg zainwestował. Moi drodzy, ja chciałbym usługiwać dziś Bożym Słowem, kończąc te Dni Opamiętania, a tytuł czy temat tego kazania jest cytatem z Bożego Słowa. Cytatem, które brzmi: idź i nie grzesz więcej. Czytelnicy Biblii doskonale wiedzą, o jaką historię chodzi. Za chwileczkę sobie ją odczytamy. Co prawda dwie takie są, ale będziemy mówić o kobiecie, która została przyłapana na cudzołóstwie. I ten temat jakby już może nas, wydaje się wam, że wprowadza w taki wąski przedział tematu. Powiem to samo, co mówił brat pastor Suszek wczoraj wieczorem, że jeśli tak myślisz, że to jest do wąskiej grupy tylko ludzi, którzy się nawrócili na tym miejscu, to właśnie masz wroga przeciwko sobie. Wcale nie diabła, tylko siebie samego, który włączasz wyłącznik, a to już znam, tego słuchać nie muszę. A więc skupmy się, słuchajmy, bo wierzę, że Bóg chce mówić do każdego. Jak najbardziej do gości, którzy dziś odjeżdżają, którzy byli, jak najbardziej do was, którzy przeżyliście tu zbawienie, jak najbardziej do was, ale nie tylko. Myślę, że dokładnie do nas wszystkich. Ale dobrze, otwórzmy już sobie Ewangelię Jana, 8 rozdział i od wersetu 1. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden po drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: Ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Idź i odtąd już nie grzesz. Idź i nie grzesz więcej, jak mówi inny przykład. Jak powiedziałem, chciałbym się skupić przede wszystkim na tych słowach. Niezwykłe słowa Pana Jezusa mają wiele do powiedzenia nam dziś tu zebranym. Ale żeby lepiej zrozumieć te słowa, postawę tej kobiety, słowa Pana Jezusa, to postarajmy się troszeczkę narysować tło. Ja wiem, że tutaj jest ciepło i duszno, ale w Izraelu było jeszcze cieplej. A chcę was zabrać do Izraela. Na krótką wycieczkę do Izraela. Chcę was zabrać tam do Jerozolimy, do świątyni. Chcecie jechać? W swojej wyobraźni? To ruszamy. Moi drodzy, to ta scena, która jest opisana, działa się w czasie święta. Święta namiotów. Święto namiotów to było bardzo huczne święto. Wiecie, ile Izrael świętował? Takie święto? 7 dni, w zasadzie to 8. My jesteśmy nauczeni, że jak mamy 2 dni świąt wielkanocnych czy Bożego Narodzenia, to wow,
pół roku na to czekamy, dwa dni świąt. A oni świętowali 7 dni, w zasadzie to 8 dni. Rozdzielam to tak dlatego, bo jakby w prawie Mojżesza było 7, ale potem został ten 8 dzień taki zakończeniowy dołożony. I co roku były to święta bardzo huczne, bardzo uroczyste. Wiele jakby procesji, wiele ceremoniałów, ale charakteryzowało to jedno, po prostu radość. Czemu namiotów? Dlatego, że oni świętowali wyjście Izraela, wędrówkę po pustyni i budowano w tym czasie swoje szałasy, namioty, gdziekolwiek się dało. Na każdym zielonym skrawku, na balkonach, na tarasach, na dachach, gdziekolwiek się dało. I przez ten czas mieszkali tam, spali tam, głównie mężczyźni. I tak to wyglądało każdego roku. Ale ten rok, który tutaj jest opisany, był troszeczkę inny. On upływał w cieniu, że tak powiem, konfliktu Jezusa z faryzeuszami uczonymi w piśmie. I on w tym momencie, kiedy czytaliśmy tą historię, on się tutaj nie rozpoczął. On rozpoczął się znacznie wcześniej. I wiemy o tym, że Jezus był wrogiem numer jeden dla faryzeuszy i dla uczonych w piśmie. Ogólnie mówiąc, dla przywódców religijnych. Oni śledzili go po całym terytorium, gdzie nauczał. I chcieli zrobić wszystko, żeby go w końcu złapać, aresztować i zabić. Kiedy tutaj to, co czytaliśmy, czytamy o tłumach zebranych, gdzie te tłumy składały się generalnie rzecz biorąc z trzech grup ludzi. Po pierwsze, przywódcy religijni, czyli Sanhedryn i cała śmietanka, elita duchowieństwa. I ci, jak powiedziałem, szczerze nienawidzili Pana Jezusa. I chcieli zrobić wszystko, żeby się go pozbyć. Druga grupa to mieszkańcy Jerozolimy i okolic. I ci byli, tak, że tak powiem, bardziej sceptycznie do niego nastawieni. I była największa grupa, czyli pielgrzymi. Z Jerozolimy może nie, bo to blisko, ale z dalszych zakątków Izraela i w zasadzie to z całego Imperium Rzymskiego. Ogromna rzesza pielgrzymów i ci przyjmowali Jezusa z wielkim entuzjazmem. I sytuacja, która tutaj jest opisana, poprzedni rozdział to mówi bardziej szczegółowo, oto święta się rozpoczynają. I jest napięcie, czy Jezus się pojawi, czy nie. Bo może nie było ogłoszone to publicznie, że werdykt został wydany, sąd nad Panem Jezusem, ale wszyscy to podskórnie czuli, że coś się zbliża. I panowało takie zamieszanie, będzie czy nie będzie. I jak wiemy, siódmy rozdział to opisuje, że Pan Jezus nie poszedł od razu ze wszystkimi. Jego rodzina poszła, on nie. Ale czytamy, że po jakimś czasie, czyli w połowie świąt się zjawił. Nie, mniej więcej trzeci, czwarty dzień się pojawił. I wielkie zdumienie ludzi, bo po pierwsze byli zdumieni, że miał odwagę. Wiedział, na co się tu naraża. Wiedział, że przecież grozi mu aresztowanie w każdej chwili. A on nie zjawił się i gdzieś tam się chował za filarem, ale publicznie, odważnie nauczał. A drugi powód zaskoczenia ludzi to to, co głosił, w jaki sposób głosił, jak bezkompromisową walkę czy polemikę podejmował z przywódcami. I w końcu czytamy w siódmym rozdziale, że faryzeusze mieli już dość tego i wysłali po niego świątynne straże, żeby go aresztować. Narażali się trochę. Narażali się trochę, bo mógł tłum, przynajmniej pielgrzymów, stanąć w jego obronie. Ale postanowili to zrobić. Strażnicy jak poszli, tak przyszli bez aresztowanego Pana Jezusa. I mówią, nie daliśmy rady. Nie z powodu tłumów, ale z powodu nauki. Nikt tak nie głosił jeszcze. I wtedy faryzeusze jakby puszczają im nerwy. Gdybyśmy to czytali skrupulatnie, to widzimy, jak faryzeusze są po prostu wściekli. Jak określają cały świętujący tłum i określają ich mianem przeklętego motłochu. Mówią to przeklęty motłoch. W takiej chwili frustracji faryzeusze naprawdę pokazują, co w nich siedzi. Że wcale nie są pasterzami tego ludu, ale że mają własne interesy w tym wszystkim. I wtedy bardzo rozsądnie odzywa się jeden z nich. Też faryzeusz, Nikodem, który trochę wcześniej z Panem Jezusem miał spotkanie. I on wcale go nie broni, tylko mówi bardzo rozsądną rzecz. Odwołuje się do prawa, jakie funkcjonuje w Izraelu. Ale i on został wściekle przez nich zaatakowany. I w takiej atmosferze kończy się ten dzień. To był siódmy dzień.
To był siódmy dzień, czyli ten prawie co końcowy dzień. To był ten moment, kiedy, który jest opisany w Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział. Jezus jest, ewangelista Jan opisuje o ostatnim wielkim dniu święta. Pamiętacie? Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To też miało wielki związek z ceremoniałem, który tam był. Każdego dnia kapłan chodził do sadzawki i wylewał ofiarę pokarmu, ale nie chcę już w to wchodzić. I tak zakończył się ten siódmy dzień. Wszyscy poszli do domów, pozwijali już szałasy, bo to był zakończeniowy dzień, poszli do swoich łóżek. A gdzie poszedł Pan Jezus? Przeczytałem to. Jak słuchaliście? Brawo. Na Górę Oliwną. Bo przecież w pierwszym wersecie czytałem, a Jezus udał się na Górę Oliwną. Jezus poszedł na Górę Oliwną, żeby co? Żeby tam się przespać? Tam miał namiot? Żeby się modlić. Wyobraźcie sobie, po takim dniu, po tak stresującym dniu, on nie idzie odpocząć. On idzie się modlić. Bo wiedział, że następnego dnia znów ma służbę. Wiecie, to mnie uderza, że Jezus, Boży Syn, a tak często udawał się na modlitwę. I to są rzeczy, o których pisze Biblia. A wiemy, że większość nawet nie jest opisana. Drodzy Kościele, jeżeli zaniedbujemy modlitwę, nie dziwmy się, że jesteśmy potem słabi. Że kiedy przychodzą sytuacje trudne, to nie mamy sił reagować w taki sposób, jak Bóg chciałby nas użyć. Więc pierwsza myśl, nawet w takim stresie i zmęczeniu, Jezus udaje się na Górę Oliwną, aby się modlić. Ale oto jest poranek, następny dzień, ósmy dzień, zakończeniowy dzień tego święta. I znowu jest tłum ludzi zgromadzonych wokół Pana Jezusa. Zauważcie, to jest ten sam tłum. Tłum ludzi, którzy mają bardzo różne nastawienie do Jezusa. Od skrajnej nienawiści po skrajny podziw. Wiecie, i jeszcze dodatkowo to, że panowała taka atmosfera napięcia. Wiecie, wystarczyłaby iskra czegoś i zamieszki są gotowe. A o to tak naprawdę chodziło. O to chodziło faryzeuszom, żeby to wykorzystać do aresztowania Jezusa. No i właśnie. I wkraczamy już w tą historię przeczytaną. Jezus naucza o poranku tego dnia i nagle jakieś zamieszanie, ktoś się przepycha i faryzeusze wprowadzają tą kobietę. Myślę, że ją bardziej ciągną albo pchają. To nie było chyba zbyt kulturalne. I przyprowadzają tą kobietę. Wyobrażam sobie tą sytuację. Przecież pisze, że ona była przyłapana na jawnym akcie cudzołóstwa. Pewnie jeszcze może nie była do końca starannie ubrana. Pewnie to ta pościel, skąd ją wyciągnięto, jeszcze nie ostygła. I w takiej sytuacji ta kobieta, czy może i dziewczyna, zostaje przyprowadzona przed tłum ludzi. Wiecie, zanim zajmiemy się kobietą, to na chwilkę jakby jeszcze tło tego, co się wydarzyło. Słuchajcie, czyn faryzeuszy był tak naprawdę obrzydliwy. Wydaje się święty. Wydaje się bardzo święty. Wydaje się, że oni pilnują czystości i moralności. Ale pomyślmy przez chwilkę. Skąd? Albo inaczej. Dlaczego przyprowadzono tą kobietę samą? Jak to? Przecież było napisane w prawie Mojżesza, że jeśli coś takiego się przytrafi, ukamienujesz ich obojga. Ukamienujesz ich razem. To jakim cudem jest sama? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie? Powiedzcie mi, jakim cudem oni ją znaleźli? Jak to tak trafili na nią? Gdybym teraz was rozesłał dwójkami na ustroń i powiedział, za 2 godziny się spotykamy, przyprowadźcie mi kogoś, kogo znaleźliście, że akurat cudzołożył. Macie szanse jakieś zrobić to? No ja myślę, że nie. A w tamtym czasie myślę, że to byłoby jeszcze trudniejsze. Jakim cudem akurat w takim momencie, tak przygotowanym momencie, zakończeniowy dzień święta,
Jezus jest na miejscu. Jakim cudem oni znaleźli tą kobietę akurat? Powiem wam, to była po prostu spreparowana pułapka. To była spreparowana przez faryzeuszy pułapka na nią. Być może poprzedniego wieczoru ktoś, jakiś mężczyzna już się tam nią zaopiekował. Już spowodował, że świętowała może zbyt hucznie. Może wina zbyt dużo się lało. Może ją w jakiś sposób zwabił. Przypuszczam, że jeśli nie był faryzeuszem, to był bardzo ściśle powiązany z nimi i współpracował z nimi. Dlatego też przyprowadzono tylko kobietę, a jego nie. Dlatego też rano wiedzieli dokładnie, gdzie iść, pod jaki adres mają iść. I bez problemu ją przyprowadzono. Moi drodzy, więc to była doskonała pułapka na nią. Ale lud o tym nie wiedział. Tłumy o tym nie wiedziały. Sądzę, że nawet kobieta o tym nie wiedziała. I oto jest przygotowana prowokacja. I tak naprawdę nie w stosunku do kobiety. Kobieta była ofiarą, ale do Jezusa. Bo to stawiają przed Jezusem niesamowity dylemat. I każą mu rozstrzygnąć, ukamienować ją czy nie. Wiedzieli dobrze, że nie ma właściwej odpowiedzi. Bo jeżeli Jezus wyrokuje ukamienować, no to mamy problem. Tłum, który dotychczas jest tak w większości swojej do niego pozytywnie nastawiony, bardzo go kocha za jego miłosierdzie, za jego miłość, w tym momencie by się od niego odwrócił. Zamieszki gotowe. Być może nawet i garnizon rzymski by musiał się w to włączyć przy publicznej egzekucji. A jeżeli powie ułaskawić, no to super. Przestępuje zakon. Jeszcze publicznie innych do tego nakłania. Tyle tego tła. A teraz zbliżmy już kamerę do tej kobiety. Wyobraźcie sobie, co się dzieje z nią. Przerażona, drżąca. Przede wszystkim straszliwy wstyd. Jest w zasadzie stuprocentowo pewna swojej śmierci. A choćby nawet jakimś cudem przeżyła, to jak tu żyć z takim pohańbieniem na oczach takich tłumów? Co za straszny dramat dla niej. Ale spróbujmy przeskoczyć do dzisiejszego poranka. Niech ta kamera Boża teraz zwróci się na twoje serce. Czy może zupełnie z jakichś absolutnie innych powodów, jak ta kobieta, ale czy w twoim sercu nie ma również podobnych uczuć? Czy w twoim sercu nie ma jakichś może poczucia, właściwie to może już zerowego poczucia własnej wartości, własnej godności? Czy w twoim sercu nie ma poczucia wstydu, obciążenia grzechem, braku perspektyw na przyszłość? I tak naprawdę to wiesz, że jeżeli cię Bóg nie uratuje, to zginiesz. A co ona robi? To jest wejrzenie w jej serce. Myślę, że tak było. A co ona robi? To, co ludzie mogli widzieć, to, co my możemy sobie wyobrazić, to ona stoi, może cała drży, ma pochyloną głowę i czeka w napięciu na pierwszy kamień, który rozpocznie całą egzekucję. I myślę, że to widzieli ludzie stojący tam, ale Jezus widział więcej. Jezus widział jej serce. Jezus widział motywy. Jezus widział to wszystko, co się wydarzyło w jej życiu tak naprawdę. Jezus widział jej wstyd. Jezus widział może ból, może żal, może nawet i skruchę jej serca. Ale Jezus coś jeszcze słyszał. Jezus słyszał ten niemy krzyk jej serca: Panie, ratuj. Ona nie mogła tego nawet zawołać. Ale w sercu myślę, że wołała. Wyobraźcie sobie, że w takiej scenerii ta kobieta sobie tak lajtowo stoi. Ha, ciekawe, co będzie. Oberwę ten kamieniem, czy nie? Zacznie ktoś mnie bić, czy nie? Wyobrażacie sobie, że tak. Na 100% nie. Jeżeli ktoś był w zagrożeniu życia, to wie, że nie. Moi drodzy, i ona w takiej sytuacji, z serca jej się wyrywa ten krzyk: Panie, ratuj. I Jezus ją uratował. A co jest w twoim sercu? Co jest w twoim sercu? Może mówisz: a, nie jest ze mną tak jeszcze źle przecież. Jeszcze tak nisko nie upadłem. Albo może mówisz: a, przecież inni są gorsi. Albo jeszcze inaczej: inni są może winni mojej sytuacji. Wiesz, ta kobieta mogła to powiedzieć na 100%. Była ofiarą. Inni byli winni jej sytuacji.
że stała się ofiarą tego spisku, ale ona tego nie mówi. Dlaczego wiem, że ona tego nie mówi i nie myśli? Bo Jezus przyszedł z pomocą. Gdyby ona nie zdawała sobie sprawy z tego, w jakim jest stanie i nie wołała w swoim sercu: Panie, ratuj, to by nie została uratowana. Ale wiecie, człowiek taki jest, że bardzo łatwo, wygodnie mu jest zrzucać odpowiedzialność za swój stan na innych. To już w raju się rozpoczęło, prawda? Człowiek zawalił, zgrzeszył, ale Adam zwala winę na żonę, żona na węża i w konsekwencji musieli opuścić raj. Ale ta kobieta była absolutnie świadoma swojego grzechu. Słuchajcie, ona nie opierała się na tym, że padła ofiarą. To było nawet nieważne. Grzech jest grzechem. Ja również tego grzechu, który ona dokonała, nie usprawiedliwiam. To był grzech. I ona była w 100% świadoma tego i pewna, że za ten grzech według prawa należy jej śmierć. I wiedziała, że jeśli Jezus jej nie uratuje, to ta śmierć nastąpi. I mam pytanie, czy ty też masz taką świadomość? Czy ty też masz taką świadomość, że za twój grzech, za mój grzech czeka nas po prostu śmierć? Bo takie jest prawo. Bo takie jest prawo Biblii. Ale Jezus stoi przed nami. Ale Jezus stał przed nią i ją uratował. Jezus jest dzisiaj na tym miejscu i może ciebie uratować. Pod warunkiem, że zaczniesz wołać. Że zaczniesz w swoim sercu wołać: Panie, ratuj. A na koniec tego nabożeństwa będziesz mógł tutaj wyjść i zadeklarować to. I powiedzieć: Panie, ratuj. I On cię uratuje. Wiecie, On zrobił to w stosunku do niej w sposób genialny. To był majstersztyk. Wiecie, On w swojej wypowiedzi nie pomniejszył roli grzechu. Wręcz powiedział, że należy egzekucja. Bo powiedział: rozpoczynajcie egzekucję. Prawda? Powiedział: rzuć kamieniem. Ale jeśli jesteś bez winy. Ale jeśli jesteś sam bez grzechu. Więc widzicie, Jezus nie umniejsza roli grzechu. Jezus nie umniejsza tragedii grzechu, który jest. Ale zrobił to w ten sposób, że ich ruszyło sumienie. Wychodząc, musieli przyznać, że są tak samo grzeszni jak oni lub jeszcze bardziej. I teraz przechodzę już do tej odpowiedzi. Idź i nie grzesz więcej. Moi drodzy, co się wydarzyło przed momentem? Oto ta kobieta na wskutek wołania jej serca doznała przebaczenia. Jezus mówi: ja cię nie potępiam, to znaczy ja ci przebaczam, to znaczy ja cię uwalniam z tego grzechu, to ja ci go przebaczam. Kobieta została uwolniona, mówiąc takim naszym współczesnym językiem, zbawiona. A teraz jej Jezus mówi: a teraz idź i nie grzesz więcej. Słuchajcie, to są dwie myśli. Nie myślcie, że słowo iść, to znaczy możesz już opuścić to miejsce. To nie o to chodzi. Co, gdyby Jezus nie powiedział idź, to by tam została jeszcze tydzień? Na pewno nie. Słowo idź jest poleceniem. Słowo idź jest wezwaniem, nakazem, który tyle razy tu słyszymy. Idź, posyłam cię. Idź i opowiedz teraz swoim bliskim, co Jezus, co ja uczyniłem dla ciebie. Oto cię uwolniłem. Oto zdjąłem z ciebie piętno i hańbę grzechu. Oto uratowałem cię od śmierci. Więc idź i o tym opowiadaj. Więc idź do swoich znajomych, do swojej rodziny, do swojego męża, do swoich przyjaciółek, przyjaciół i o tym im opowiedz. O mojej miłości. Idź i opowiedz, zanieś tą Ewangelię. Moi drodzy, to jest pierwsze, jakże ważne polecenie Jezusa do każdego z nas. Do ciebie, który tutaj na tych dniach opamiętaniach coś przeżyłeś. Nie wolno ci tego zatrzymać w swoim sercu. Idź. Idź i opowiedz o tym, co Bóg ci uczynił. Wiecie, to jest takie, jakże to jest bardzo ważne polecenie, czy to zawsze było w sercu Jezusa, abyśmy szli i opowiadali. Pierwszy Kościół nie miał z tym problemu. Pierwszy Kościół robił to wręcz spontanicznie, wręcz automatycznie. Pamiętacie Piotra, który w pewnych okolicznościach, kiedy zabraniano mu mówić, mówi takie genialne zdanie: my nie możemy nie mówić.
Zbór wie, że ja to tutaj nieraz już mówię do mikrofonu z tego miejsca. Powtórzę raz jeszcze. To jest niesamowite. My nie możemy nie mówić. W Ewangelii jest opisane mnóstwo ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują. Kiedy zostali dotknięci Bożą mocą, kiedy zostali uzdrowieni. Były sytuacje, że Jezus im mówi, nie mów o tym. To były szczególne sytuacje, bo Jezus wiedział, że jeśli stanie się rozgłos, to już do tego miasta nie będzie mógł wejść. Że już nie będzie mógł w tym miejscu głosić Ewangelii. Dlatego mówił, nie mów o tym, w domyśle na razie. A co oni robili? Nie mogli nie mówić. Szli i opowiadali. Szli i głosili. Wiecie, jestem czasem przerażony tym, że my mamy dwie opcje. Możemy mówić, a możemy nie mówić. Jakże często wykorzystujemy tę drugą opcję. A Jezus mówi, idź. Moi drodzy, ale widzę tutaj klucz. To jest właśnie to, co przed chwilką powiedziałem, że z tym dzieliłem się nieraz tego miejsca. Widzę tutaj klucz. Dlaczego oni nie mogli nie mówić? Bo mieli świeże dotknięcie mocy Bożej. Bo mieli coś tak bardzo świeżego, co tak się w nich paliło, że nie mogli nie mówić. I to jest bardzo często powodem, że nie mówimy, bo tego nie mamy. Bo żyjemy historią. Bo żyjemy doświadczeniem lat minionych. A nie mamy tej świeżości. Nie mamy tego dotknięcia Boga z dzisiejszego dnia. I wtedy łatwo wybrać drugą opcję. A więc zadbajmy o tą świeżość, o której tyle tu słyszymy. A wtedy to będzie automatyczne. Wtedy będziesz wracał do domu i powiesz, ja nie mogę nie mówić. Choćby się ze mnie śmiali, nie mogę nie mówić, bo to się we mnie pali. A więc, moi drodzy, idź i nie grzesz więcej. Idź i nie grzesz więcej. To jest połączone. Wiedz o tym, że szatan będzie atakował cię jeszcze dzisiaj. Jeszcze nie bardzo zdążysz wyjechać stąd, a już będzie posyłał swoje strzały. Już będziesz miał wątpliwości, czy to, co przeżyłeś, to miało sens. Czy to były tylko chwile emocji? Może to było tak fajnie? Może pod wpływem tych pieśni wyszedłeś? W zasadzie co się takiego stało? No co? Takie będziesz miał myśli. Jedną z broni wobec czegoś takiego jest słowo idź. Kiedy pójdziesz i zaczniesz mówić o tym, to dasz odpór diabłu. Zresztą w objawieniu Jana jest napisane, oni zwyciężyli go, czyli my zwyciężamy szatana przez krew baranka, oczywiście, bo ona nas uwolniła, oczyściła. I, pomóżcie? Słowo świadectwa swego. To jest broń. To jest broń przeciw tym myślom, które szatan będzie pakował w ciebie. To jest broń, kiedy powiesz mu, kiedy będziesz mówił innym, co tu się wydarzyło, że jesteś wolny. Ale to nie zwalnia, moi drodzy, nas, Kościoła, którzy już długo idziemy za Panem. Tym bardziej do nas słowo idź się odnosi. Mamy tyle możliwości, mamy tyle miejsc, z tylu ludźmi się spotykamy. Pewnie z takimi, którzy inni się nie mogą spotkać. Więc idź. Idź i nie grzesz więcej. Dochodzimy do tej drugiej myśli. Na niej będziemy kończyć, ale to nie znaczy, że już kończę. Ale to jest ostatnia myśl, tylko że troszeczkę rozbudowana. Nie grzesz więcej. Wiecie, w tej myśli wydaje się, że zawarta jest, tak od razu to czujemy, taka myśl, nie rób tego samego. Prawda? Idź, uwolniłem cię, nie rób tego samego. To jest taka podstawowa myśl, która z tego wynika. I jest po części prawdą, znaczy jest całkiem prawdą, ale nie tylko to jest, bo to jest szersze. Pamiętaj, że szatan nie odpuści. On cię będzie atakował, rozpocznie od dzisiaj, cały czas będzie cię atakował. I wiedz, że do tego, z czego cię wyrwał, będzie mu najłatwiej. To jest twoja pięta Achillesa. To jest twój słaby punkt. I pamiętaj, że na 100% w ten słaby punkt on będzie bił. Ale pamiętaj o tym, że jesteś zwycięzcą. Że jesteś zwycięzcą przez krew baranka. Przez słowa świadectwa swojego. Ale dołącz też do tego po prostu ludzką, zwykłą ostrożność. Nie pchaj się tam, gdzie cię nie powinno być. Bo wiesz, że jesteś słaby.
Nie pchaj się w takie miejsca, gdzie możesz być szczególnie narażony na te rzeczy, z których cię Bóg wyrwał. Nie musisz tam teraz być. Unikaj takich miejsc, unikaj takich okoliczności, które będą dawały łatwość przystępu diabłu, aby wciągnąć cię w to samo, z czego wyszedłeś. Czy to alkoholizm, czy to narkomania, czy to hazard, czy cokolwiek innego. Bądź rozsądny. Masz zwycięstwo w Bogu, ale nie narażaj się niepotrzebnie. Wiedz, że On będzie cię przede wszystkim atakował do tego, z czego zostałeś wyrwany, bo to jest twój słaby punkt. Ale idziemy dalej. To byłoby zbyt proste, gdyby tylko to. Wiecie, szatan ma całą plejadę swoich pocisków i będzie wszystkim atakował. I nie sposób, żeby teraz mówić o wszystkim. Ale kiedy tak rozważałem to i myślałem, to o jednym wyraźnie czuję, że muszę powiedzieć. I powiem jakby o jednym, jakby nowym czy innym grzechu, którym też cię szatan może atakować. Jest to coś takiego, co może nawet nie tak często traktujemy w ogóle jako grzech. Powiem. To jest, chodzi o poleganie na innych. To grzech? Jak to? To ma być grzech? Zaraz wam coś przeczytam, a potem to rozszerzę. Księga Jeremiasza, rozdział 17, werset 5 mówi tak. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega. I z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Inny przykład mówi nieco delikatniej. Mówi, biada temu, który na człowieku polega, a od Pana odwraca się jego serce. Na czym polega ten straszny grzech tego człowieka? Że jest tak mocno napiętnowany, biada temu, albo jeszcze mocniej przeklęty taki człowiek. Na czym polega ten jego grzech? To, że ma jakiegoś człowieka, przyjaciela, któremu ufa? Nie bardzo. Cały grzech polega na tym, że on mu ufa bardziej niż Bogu. I tu jest pułapka. I tu jest pułapka. Zaraz to rozszerzę. Ale przeczytajmy wersety kolejne. Jakby z drugiej strony Bóg mówi. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan, lecz jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy nie frasuje się i nie przestanie wydawać owocu. Może wydaje się wam to takie trochę zbyt poetyckie, ale już tłumaczę. Słuchajcie, Pan Bóg mówi prosto. Jeśli będziesz ufał bardziej człowiekowi, przyjacielowi, liderowi, pastorowi, komukolwiek, jeżeli będziesz bardziej na nim budował swoją wiarę i zaufanie, bardziej niż na mnie, to masz problem. Natomiast jesteś błogosławiony, czyli szczęśliwy, jeśli będziesz mi ufał, czyli Bogu. A potem daję obraz. Obraz, który to tłumaczy. Obraz drzewa, które nad potok zapuszcza korzeń głęboko. Słuchajcie, my w naszym klimacie może tego nie rozumiemy. Tu nie chodzi o to, że sobie rośnie drzewo nad rzeczką, nad Wisłą i tam w pobliżu jego korzenie schodzą do rzeki. Nie tak. To jest Izrael. Ludzie współcześnie rozumieli to zupełnie inaczej. Wiecie, wyobraźcie sobie pustynię. Straszną pustynię. Byliśmy kiedyś w Izraelu, to nawet nie wiedziałem, że pustynia może być taka straszna. I może na nie rosnąć drzewo. Poważnie. Na pustyni może nie rosnąć drzewo. Bo w Izraelu są taka specyfika klimatu, że tam, gdzie niegdzie, głęboko pod ziemią są cieki wodne, które gdzieś tam wypływają ze źródła, potrafią kilometry iść pod ziemią i gdzieś tam dalej mają swoje ujście. I to jest ta myśl, że drzewo, które może rosnąć nawet na środku pustyni, ale jeśli zapuści swój korzeń tam do tego podziemnego cieku, to już nic go nie ruszy. To żaden upał go nie ruszy. To może, wiecie, być rok upału, a drzewo ciągle zielone i zielone. I ciągle pełne owocu. Może inni myślą, skąd ono ma tą wodę. Ano ma. Możemy to tak nazwać. Ten ciek wodny, czy żyła wodna, która płynie spod spodu. I czego to jest obrazem? Moi drodzy, wezwanie do ciebie i do mnie, do każdego. Niech twój korzeń rośnie.
Zapuść korzeń głęboko, bo jeżeli nie zapuścisz, to możesz upaść. Zapuszczenie korzenia polega po prostu na relacji z Bogiem. Zapuszczanie korzenia, rozumiecie, to jest, chodzi o to, żeby ten korzeń duchowy nasz dostał się do bliskiej obecności z Jezusem. Jak korzeń rośnie? No nie widzimy go. Wiecie, jak widzę drzewo, to widzę tylko, że korona rośnie. A co tam się będę korzeniem interesował? Ale to nie tak. Gdyby korzenia nie było, to by nie było tego, co na wierzchu. Ale tak naprawdę my na co dzień nie widzimy tego korzenia, czy rośnie, czy nie rośnie. Tak samo jest w życiu duchowym. Ty możesz mieć Biblię w rękach. Możesz studiować Biblię. Możesz czytać Słowo Boże, modlić się. I korzeń wtedy rośnie, bo o to chodzi. Ale nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Tego tak nie widać tak naprawdę. Widać potem efekty. Więc zachęcam was, drodzy, kiedy wrócicie do swoich domów, podstawowa rzecz, którą musicie przypilnować, to jest korzeń musi rosnąć. Bo inaczej jesteście bardzo podatni na to, że kiedy przyjdą doświadczenia, to jest po was. To odpadniecie, to nie wytrzymacie próby. Musi korzeń rosnąć. Musi korzeń dostać się do źródła Bożej obecności. To jest proces. Bóg wam będzie w tym pomagał, ale jeśli nie zadbacie o to, to może być problem. Więc apeluję do was, do wszystkich i do was, którzy tutaj się nawróciliście i do nas, którzy może 30 lat idziemy za Panem, pilnujmy, korzeń musi rosnąć. Bo będzie efekt. Bo będzie efekt. Tutaj czytamy, że to drzewo nie boi się, gdy upał nadchodzi. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Czy już jest upał? Nie. Upał nadchodzi. To jest jeszcze fajna pora. Jeszcze może jest tak rześko, może jeszcze deszczyk był nie tak dawno. Ale przychodzi informacja, że upał nadchodzi. I to drzewo się nie boi. To jest oczywiście obraz. Ale jak to bywa w naszym życiu? Oto przychodzą do nas informacje. Dopiero informacje, że... No i teraz możemy sobie wymyślać wszelkiego rodzaju złe informacje, które mogą cię dotknąć. A twoja firma już tam pada, jeśli pracujesz. O, coś ze zdrowiem nie tak. O, tu coś, jakiś guzek rośnie. Nie, ja tu nie mam nic. Ale mówię jako przykład, że coś tu się pojawia. Na pewno rak. Przeżywacie czasem coś takiego, że jeżeli dojdzie jakaś informacja groźna, zła, o czymkolwiek, to zaczynamy się bać? To jest objaw, że korzeń zbyt płytki. Proste. To jest objaw, że my boimy się już złej wieści. Psalm 112, werset 7 mówi o człowieku, który ufa Panu. Mówi tak, nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. Ale dalej tutaj w Jeremiasza ten werset, który analizujemy, mówi i kiedy przyjdzie rok posuchy. Więc już przychodzi doświadczenie. Więc już to jest, zaczyna być realne. Już rzeczywiście się zdrówko sypnęło, być może. Może cię wywalono z pracy. Może rodzina się rozsypała. Cokolwiek, cokolwiek. Wtedy możesz być nadal owocujący. Wtedy nadal możesz być mocny w Panu. I to jest to, do czego was tak bardzo chcę zachęcić. Ale dlaczego mówię, że niebezpieczne jest zaufanie w człowieku? Ostatnie dwie myśli. Moi drodzy, po pierwsze, musisz mieć swój własny kręgosłup duchowy. Musisz mieć ten korzeń, to jest ten sam obraz. Uwaga, teraz powiem pewne zdanie, za które możecie mnie tu chcieć zlinczować, ale wsłuchajcie się dobrze. Wsłuchajcie się dobrze. Żeby ktoś nie powiedział, że pastor w Ustroniu jakieś głupoty opowiada. Słuchaj, nie możesz bez końca polegać na pomocy od ludzi. Duszpasterzy, przyjaciół, liderów. Nie możesz bez końca polegać na tym, że oni będą za ciebie rozwiązywać problemy. Prawda? Moi drodzy, wiadomo, nie od razu. Nie od razu. Wyobraźcie sobie, że masz takiego czterolatka, dziecko. I odprowadzasz go do przedszkola. Tydzień z nim chodzisz, przychodzi następny tydzień, pakujesz mu plecak, dajesz mu na plecy, mówisz, słuchaj, drogę znasz, wiesz, gdzie iść, idziesz sam.
Ma to sens? Pewnie, że nie. No dobrze, ale jak ten sam szkrab podrósł i ma już teraz 15 lat, jest już wyższy od ciebie, też nadal go odprowadzasz do szkoły? To byłoby jeszcze głupsze. Prawda? Więc wiadomo, że są pewne etapy. Jeżeli jesteś nowym, zrodzonym człowiekiem, niedoświadczonym, potrzebujesz pomocy, potrzebujesz ochrony, potrzebujesz tego, aby ktoś cię wspierał, pomagał, ale jednocześnie buduj korzeń. Jednocześnie zadbaj o to, żeby korzeń rosnął, a zobaczysz, że coraz mniej tej pomocy będziesz potrzebował. Po raz kolejny ten obraz. Te ziarenka gorczycy. Słuchaj, jeżeli to ziarenko zacznie kiełkować i ta roślineczka jest taka, potrzebuje ochrony? Pewnie, że potrzebuje. Trzeba, żeby ogrodnik ją podlał, trzeba, żeby ją ochronił przed wiatrem i mrozem. Ale jak rośnie dalej, to już nie. Jak jest duża, to ona przychodzi z pomocą innym. Prawda? To było mówione wcześniej. Więc słuchajcie, to jest tak ważne. Jeśli masz problem, jeśli jesteś świeżym człowiekiem, masz problem, nie wstydź się. Przychodź do liderów, do tych, którzy cię otaczają, ale jednocześnie buduj swój własny korzeń. Bo przyjdzie czas, że jeśli go ci zabraknie, tego własnego korzenia, to nie przetrwasz. Więc to jest to pierwsze niebezpieczeństwo. A drugie, i na tym kończę. Wiecie, są ludzie, którzy bardzo polegają na swoich liderach, na kimś, kto im może zwiastował słowo, na ludziach, którzy są blisko, na kimkolwiek. I to jest poniekąd dobre i właściwe na pewnym etapie. Kiedy jesteś w młodym wierze, to patrzysz na kogoś, na jakiegoś lidera, duszpasterza, jak na obrazek. Tak bardzo mu ufasz. Ale co zrobisz, kiedy on zawiedzie? Co zrobisz, kiedy on upadnie? Co zrobisz, kiedy zobaczysz go w sytuacji jakiejś zawstydzającej? W sytuacji, w której nigdy on nie powinien się znaleźć. Co zrobisz? Jeśli nie będziesz miał głębokiego korzenia, gwarantuję ci, upadniesz. Nie przetrwasz tego. Powiesz, to on może coś takiego zrobić i zgorszysz się. I szatan będzie miał radochę. I szatan będzie miał podwójną radochę, że za jednym zamachem skosił dwóch. Ale być może ten, który cię zgorszył, podniesie się szybko. A ty już nie. Więc uważaj. Buduj korzeń. Bo to się może wydarzyć. Wiecie, nie mówię tego z powietrza. Ileż to razy mamy jakąś rozmowę, zresztą jako duszpasterz mam ich wiele, ale często jest tak, może nie często, ale zdarza się naprawdę, że sam widzę, że ktoś gdzieś gaśnie. Sam widzę, że ktoś z aktywnego staje się taki jakiś niechętny. Wiecie, to widać. Brak już entuzjazmu, zapału. Coraz rzadziej na nabożeństwie. I zdarza się, że sam podchodzę, rozmawiam. Początkowo okej, pastorze, wszystko okej. Ale jak idziemy głębiej, to się okaże. Jakże często jest, że się okazuje, pastorze, jak tak ma wyglądać chrześcijaństwo, a ten co zrobił? To ja mam dość tego. To ja nie chcę takiego kościoła. To ja tu nie chcę chodzić. Bo polegał bardziej na człowieku niż na Bogu. I tak się to czasem kończy. Bogu dzięki, że jest zawsze ratunek, jest wyjście. Ale uważajmy. Uważajmy, aby nie polegać bardziej na człowieku niż na Bogu. Kończąc, mam wezwanie. Idź i nie grzesz więcej. To jest nasz werset przewodni.